Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie, jak w starej piosence Agnieszki Osieckiej i Jana Pietrzaka. Ale zapewne oczy mogą boleć. Au! Niestety, nawet teraz, gdy to oglądacie, wasze oczy mogą cierpieć, bo narażone są na promieniowanie. Na szczęście, o wiele słabsze niż kiedyś, gdy królowały monitory kineskopowe. Okulary i filtr ochronny to podstawa. No właśnie. Jak z pomocą natury chronić oczy, dbać o wzrok i ustrzec się chorób oczu? Należy zacząć od zdrowej diety. Zacznijcie jeść więcej warzyw i owoców. Najlepiej w kolorach czerwonym, niebieskim i fioletowym. Posiłkujcie się ekstraktami z roślin, zwłaszcza z borówek czarnych i innych jagód. Dodawajcie ziół do potraw. Ekstrakty z ziół w kapsułkach też będą cennym dodatkiem. Pasują do diety jak ulał. Ale do sedna. Jakie są najczęstsze choroby oczu? Zaćma, zwana też kataraktą. To choroba polegająca na zmętnieniu soczewki. Jak do tego dochodzi? W soczewce i w organizmie stale krążą i toczą bój wolne rodniki tlenowe i przeciwutleniacze, czyli antyoksydanty. Co dzieje się w soczewce, gdy antyoksydantów zaczyna brakować? Hulają w niej wolne rodniki i powodują wytrącanie się związków białkowych, które nie rozpuszczają się w wodzie. Właśnie dlatego należy jeść zdrowo i dostarczać organizmowi antyoksydantów, bo z wiekiem ich zapasy się kurczą. Siatkówka oka to miejsce, w którym znajdują się receptory reagujące na światło. Czopki i pręciki. Czopki są szczególnie cenne, bo odpowiadają za widzenie barwne. Zlokalizowane są w miejscu nazywanym plamką żółtą. Na taki kolor barwią go barwniki, luteina i zeaksantyna. Naturalne substancje, które działają jak wewnętrzne okulary. Tworzą warstwę ochronną dla plamki żółtej. Zapobiegają zwyrodnieniu siatkówki oka i chorobie AMD. A tak na marginesie, Sony Love, OMD to mój ulubiony kawałek. Występują w szpinaku, kukurydzy, marchewce i okulobonie, ekstrahowane z kwiatu aksamitki. Jaskra oznacza wzrost ciśnienia wewnątrz gałkowego. Jednym z powikłań tej choroby jest uszkodzenie siatkówki oka, wywołane zbyt silnym naciskiem ciała szklistego. Ała, ała. Brzmi niepokojąco, ale można temu zaradzić z pomocą ekstraktu z liścia miłorzębu japońskiego, który przeciwdziała rozwojowi jaskry i poprawia utkwienie siatkówki oka, oraz ekstraktu z owoców kasztanowca, który goi i koi urażone tkanki. Oba przedniej jakości surowce są składnikami fenobonu i nie trzeba ich szukać po świecie. Odmian retinopatii, choroby małych naczyń siatkówki oka, upośledzających wzrok, jest kilka. Najbardziej powszechne to nadciśnieniowa i cukrzycowa. Co ważne, choroba postępuje bezobjawowo. Dlatego każdy diabetyk powinien zadbać o stałą opiekę okulistyczną, bo z upływem czasu zauważy u siebie poważne zaburzenia widzenia. Warzywa, ciemne owoce i mieszanki ziołowe, m.in. z owocni fasoli, liścia pokrzywy i morwy, już dziś powinny znaleźć się na stole każdego cukrzyka. Do menu można dodać okulobon, bo zawiera solidną dawkę ekstraktu z borówki czarnej, beta-karoten, luteinę i zeaksantynę z kwiatu aksamitki i bukiet witamin. To już wszystko w tym programie. Faktycznie, oczy nas czasem okłamują, zwodzą i bolą, ale rumiankowe rady powinny pomóc. Weźcie je do serca i do stołu, bo oczy to nasze okno na świat. Co by nie mówić, żyjemy przecież w kulturze obrazkowej.